Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Krzysztof, jedziemy kejsem, jak widzicie, co się zmieniło? Dużo, bo to nie mój kejs, tak jak widać, słuchajcie, chciałem, żeby troszeczkę nasze vlogi po części się zmieniły, czyli żeby zawierały trochę może więcej fachowej wiedzy, stąd pomysł, że będzie z nami występował od czasu do czasu fachowiec, którego właśnie poznajecie, Piąteczka Patryk. Cześć, witam Was serdecznie. Kolega pracował w dużej firmie, celowo nie wymieniamy nazwy, nie będziemy robili kryptoreklamy. Dokładnie. Natomiast ma bardzo dużo informacji z zakresu uprawy, ochrony roślin. Zobaczymy. Także będziemy starali się Wam doradzić, pomóc zarówno w uprawie, nawożeniu, jak i myślę w ochronie roślin. I właśnie w tym celu udajemy się z Patrykiem na pole z rzepakiem, tak? Tak, na moje pole z rzepakiem. No tak, bo oprócz tego, że Patryk jest doradcą, ma także własne gospodarstwo. Będziemy tutaj na przykładzie Patryka, na przykładzie u mnie, czy gdzieś na przykładzie innych pól, starali się też pomóc i doradzić, żebyście troszeczkę nie tylko ten kanał znali z tego, że można się pośmiać i sobie porobić beki, żeby było wesoło i żeby traktor powarczał, ale troszkę też, żeby coś było mądrego do wysłuchania i można było coś z tego skorzystać. Dzisiaj mamy 20 lutego 2069, tak jak ja zawsze mówię, 19 roku. Widzicie case'a w nowszej odsłonie jak mój, ponieważ to jest multicontroller, czyli tak tutaj widać, nie ma już zegarów. Wszystko jest gdzieś tam na słupeczku. Kabina stwarza wrażenie przez to mniejszej, bo przez ten podłokietnik. No i mamy takie sprytne urządzenie do zdejmowania big bagów, palet i tym podobnych. Zresztą, jak później się dowiecie, też tutaj Patryk prowadzi własną firmę w zakresie sprzedaży nasion, środków ochrony roślin, pewnie i nawozów z czasem. Na pewno tak jest. Na pewno pod filmikiem będziemy starać się podać numer telefonu na miary. Jeżeli kto by chciał skorzystać w jakikolwiek sposób, bądź z doradztwa rolniczego, w jakimkolwiek zakresie, bądź w zakupu środków do produkcji, polecamy, na pewno ceny będą konkurencyjne i do rozmowy. No właśnie, czyli teraz udajemy się, jak zwykle paruje, tak samo jak u mnie, udajemy się. Tak, to jest właśnie niestety wszędzie. Szczelna kabina i tak, udajemy się, no właśnie ze zbożem jeździłem, to wiesz co, tylną szybę tak uchylałem, zamykałem. Tak. Uchylałem, zamykałem, bo tak trochę to jest właśnie. Tak to właśnie wygląda. Pojedziemy teraz na pierwsze pole rzepaku, może zobaczymy dwa pola, bo będzie widać fajną różnicę odmianową w tym roku po zimie. Dwie odmiany, naprawdę podobne stanowiska, a całkowicie inaczej wyglądające rośliny. Przed zimą bardzo podobnie, po zimie już troszkę inaczej. Myślę, że tą różnicę będzie widać tutaj na kamerze, bo rośliny mają całkowicie inny pokrój. Na początek taki rzepak, który trochę niestety wybujał nam, bo ta jesień była dość długa, dość ciepła i też z jednej strony ciężka, bo zmagaliśmy się z bardzo dużą ilością różnych agrofagów, szczególnie mszyce, które dały się wyznaki i to bardzo. Wiele plantacji w okolicy, nawet może obok takiej jednej plantacji przejedziemy, żeby pokazać, jest do nawet zlikwidowania, albo częściowo do zlikwidowania. Oczywiście bez nazwisk, bo to RODO nas obowiązuje tak samo. Dokładnie, z nikim nic nie podpisywaliśmy. Dokładnie, także ja o rzepaku Wam nic nie powiem, bo nie mam o tym zielonego pojęcia.
nie uprawiam, nie uprawiałem, nie wykluczam, że może kiedyś będę uprawiał. Może się czegoś nauczę przy okazji. Człowiek się uczy całe życie, więc będziemy słuchać do Patryka. Co ma do powiedzenia na ten temat? Tam jak widzicie, autostrada sobie pomyka. KFC mamy blisko, muszę dosyć gdzieś tym traktorem zajechać. Tak, już byłem w KFC traktorem kiedyś, tak. można sobie się zjeść na szybko jakieś na polu. Jedziemy. Tutaj u mnie na tym polu jesteśmy już po pierwszym nawożeniu. Wysiewałem 2 dni temu nawóz Ultrakali, czyli takie dostarczenie potasu, siarki, magnezu i sodu na początek. Ja u siebie stosuję taką dawkę, jeżeli chodzi o potas. Dzielono, czyli pół dawki robimy na jesieni i drugie pół dawki właśnie wczesną wiosną. Dlaczego tak robię u siebie? Słabe gleby, które jednak przepuszczają głównie ten potas, z fosforem nie ma większych problemów, ale z potasem jednak te problemy trochę są. Przy większych opadach jest wymywany, dlatego staram się już od kilku lat podawać to w 2 dawkach i widzę dużo fajniejsze efekty tego, nie? Dokładnie. W tym roku pogoda pozwoliła wysiać ten nawóz naprawdę dość wcześnie. To, co mnie niepokoi, to to, że w najbliższych pogodach nie widać większych opadów. A żeby ten nawóz tam gdzieś się dostał trochę głębiej i zaczął działać, to trochę tych opadów trzeba. Nawet śnieg mógłby spać i później roztopić się. Tak, dokładnie. Już by to nic nie przeszkadzało. Także tutaj mamy już polewo rzepak. Staniemy sobie tam na plantacji. Prosto sarenki biegną? Tak, już za górkę zabiegną. Tutaj sarenek nie brakuje u nas na naszym terenie. Na szczęście tylko sarenki, dzików nie ma. Staniemy sobie na plantacji trawy nasiennej, którą też uprawiam u siebie w gospodarstwie. No właśnie, taka ciekawostka, proszę, taka niszowa produkcja. Może nagramy z tego pierwszy filmik ze żniw, bo to się bardzo wcześnie kosi. Gdzieś pewnie wcześniej jak jęczmień chyba. W tym roku to był 15 czerwca, znaczy w poprzednim roku to był 15 czerwca, czyli bardzo wcześnie. A co to jest za trawa? Jaka to jest? To jest kostrzewa czerwona. Kostrzewa. Tak, tępkowa. Jesteśmy. No. To sobie wychodzimy. Dzisiaj słuchajcie, trochę zimno. Patryk zgasi, zresztą jest trochę wiatr, obawiam się, że będzie gorzej słychać. Ale będziemy się starać mówić głośno i dobitnie. Obejrzycie sobie case'a. No podobny do mojego, z przednim tuzem. Tak to wygląda. A my idziemy sobie teraz najpierw na rzepak. Ja się ubrałem tak dzisiaj trochę z ochocony wczorajszym ciepłym, fajnym dniem. Proszę bardzo, tam mamy KFC. Możemy w środek uderzyć, Circle tak, K. I dojdziemy. Tutaj naprawdę to jest chyba niedaleko. Rzepak Kurde, wiesz co ci powiem, tak sobie przemyślałem, przepraszam, że wchodzę w zdanie, rozmawiam o czym innym, ale pietruszka w tym roku jest mocno droga. No to by było prawie jak 8 zł kilogram. Tutaj mamy około 20 cm dotąd, całość miarki ponad 30, ten korzeń jeszcze gdzieś tam dalej był. Czyli korzeń naprawdę bardzo fajny, a grubość korzenia, grubość szyjki korzeniowej, nie będę żeby taki szybki, naprawdę dawno, liści, trudno zliczyć, tutaj kilka liści. Nie, bardzo ładne, fajne urysnienie i w ogóle ponad... bardzo mało jest takich gdzieś tam zawsze żółtych gdzieś tak, tam. Tak, ale to są takie, które się pan odrzucił, bo na końcu po prostu brakło pokarmu, bo jednak było bardzo długo ciepło i tego pokarmu brakło. Możemy sobie przeciąć taką roślinę, zobaczyć jak to wygląda, czy są niedobory boru. To w tamtym roku też było. I też o tym ostrzegałem tutaj w okolicy, też mówiłem, mimo tego, że wróciły zaprawy, śmietka tak robiła szkody. Nie było tego aż tak dużo, ale jednak trochę śmietki było, nie? Dokładnie. Zobaczymy jak to wygląda w środku, jeszcze nie rozcinałem tego rzepaku u siebie. Zdrowy korzeń dać. A zdrowy korzeń to podstawa. To podstawa. Każdy niedoboru boru nie widać. A po czym się objawiały, może powiedz? Wiesz co, byśmy mieli tutaj po prostu taką szczelinę. Myślę, że jakiś rzepak jeszcze wyrwiemy i znajdziemy, bo to najczęściej są. Po prostu była taka przestrzeń międzykomórkowa niewypełniona. To jest niedobór boru typowy. Czyli tym się to objawia. Tutaj widzimy, że ten stożek po prostu jest fajny, zielony.
już jest taki wilgotny, widać, że roślina zaczyna nam budzić się rosnąć, do życia. Budzić do życia. Też zrobią tą kamerę, miarę prosto na ciebie jest. To chyba tak. Też tak poprawiam ją, poprawiam. Raczej zawsze sam kręciłem, więc starałem się, żeby było widać w wysokości coś w dół na moich oczu, więc jeżeli troszkę wam z początku to nie wyjdzie, musicie mi wybaczyć. Tak, ale widać też nałóż, który rozrzucałem, widać środę. Nierozłożony. Ale już praktycznie mięciutki. Wilgoć. Dzisiaj deszcz, taki deszcz, tak, przeleciał deszczyk. Czyli zobaczcie, ten nałóż rozrzuciłem 2 dni temu. Jeszcze minie pewnie 3-4 dni, zanim on się rozpuści, a kiedy on tam dotrze na dół do korzenia, gdzie te włośniki się rozwijają, nie? No głęboko, głęboko, nie? No to czyli fajnie. To pewnie koło miesiąca, tak jak się mówi. Dlatego czym wcześniej, tym lepiej. Tak samo w tym roku jesteśmy ograniczeni, jeżeli chodzi o azot. To już tam każdy wie, każdy o tym mówi. Ten rzepak już potrzebuje azotu, ale do 1 marca nie możemy tego robić. No właśnie. Dlatego, że rzepak tego bardzo potrzebuje. Tutaj się przypominają słowa profesora Grzebisza z Uniwersytetu Przyrodniczego, z którym nie lubię mówić. W rzepaku, nie w każdej roślinie, nie jest najważniejszy, jaki nabór damy, jaki nabór damy, ale czas. Tak zwany timing. Na przykład, timing, najważniejszy jest timing. Kiedy? I w tym rzepaku, myślę, że jakbyśmy spotkali się z profesorem Grzebiszem, powiedział, że już tydzień temu. Tak, ja tam tutaj tam puszczę, dalej idziemy. Tak, wygląda zaraz, na bardzo taki zaraz zdrowy. Zaraz wejdziemy właśnie w ten rzepak znowu po życie. Jeden kawałek pola i od razu jest odcięcie, nawet stąd widać. Tak, dokładnie. Czyli bardzo duże znaczenie ma też przedplon jednak, nie? Tak, duże znaczenie. To było tak i tak się rozwijało. Sam nie wierzyłem, bo na jesieni, jak zaczęło być sucho, to jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień i pole się odcięło. I dokładnie widziałem, gdzie miałem żyto zasiane, a gdzie była pszenica. Aha. Nie wiem, czy ta kamerka tu jest. To jest taka linia. Jest widać. Znaczy, przynajmniej ja widzę. Jest widać, bo te rośliny. Słuchajcie, zobaczcie, może jak przykucę, jakoś nie wiem, jak kamera jest ustawiona. Tak wezmę, może tak wezmę. Jest widać, ten rzepak tutaj ma takie listki do góry. Od tej strony, w tą stronę, a tutaj jest niższy i taki rozłożony, bardziej wszerz i bardziej rzadki. To jest od razu widać. Zwłaszcza tutaj jeszcze krok, jak się przejdzie tutaj w tą stronę, dosłownie o dotąd. To jest, spójrzcie sobie tutaj, to będzie, myślę, widać. Wprawdzie to nie 4K, ma Kacper, ale... A tutaj. Jest wyraźne, no wyraźnie to jest widać. Myślę, że na kamerze też to będzie widać, słuchajcie. Powiem wam, że tutaj mimo tak, że on jest mniejszy, ale to jest i tak bardzo dobry rzepak. Tutaj też zaczynało brakować. Troszkę to jest, ale też roślina fajna, zdrowa, zielona. Przyrosty, tak samo i na korzeniu, i tutaj u góry, także... W ogóle ile odmian rzepaku siesz? W tym roku mam dwie odmiany. Dwie. Mam Atore, Dracula i pierwszy raz zasiałem odmianę liniową w tym roku. Zasiałem odmianę Syngenty i Lona. To też jest dość nowa odmiana, która tam w badaniach całorocznych wychodziła bardzo dobrze, bo tam pierwszy, drugi miejsce, jeżeli chodzi o klonowanie. Może powiedzmy sobie, nie ryzykuję i po prostu czekam, nie? Tak jest, dokładnie. Teraz jesteśmy tutaj na tej trawie nasiennej. Trawa nasienna, drugi rok, czyli w tamtym roku pierwszy raz zbierałem, 2 lata. Przerwę ci, bo zobacz, teraz fajnie jest widać, może tę kamerę nie czułem, bo tak naprawdę nie wiem, prawo z daleka. Jak to jest, jak jest widać właśnie, może czterka by pokazała tą drugą po pszenicy, a tutaj właśnie po tym życie, bo jest bardzo wyraźnie widać, naprawdę. Bardzo wyraźnie. Myślę, że to na plon będzie miało spore przełożenie też w ten kawałek. A to właśnie, wiesz? Chyba, że się później wyrówna. Ja ci powiem, że z rzepaku im słabszy, tym zawsze miałem lepszy plon. Gorzej wyglądający. W tamtym roku też miałem taki rzepak, który każdy się pukał w głowę, jak rośnie. Przecież do tej trawy wróciliśmy właśnie, tutaj widzę, sarenki chodziły. Trawa drugi rok, 2 lata temu siana razem z owsem. Owiec, który plonował rekordowo, bo w okolicach 7 ton. To takiego plonu nigdy nie miałem. W tamtym roku trawa niestety ze względu na suszę dużego. Miejmy nadzieję, że dobrze nas słychać. Jest troszkę, słuchajcie, spory wiaterek. Staram się, żeby Patryka dobrze ująć, mówić to ciekawego właśnie, co to mówi, żeby się dobrze słyszeli, tylko nie wiem właśnie jak z tym wiatrem, czy nie będzie nam ciekawe to. Właśnie, miejmy nadzieję, że będzie słychać. Pojedziemy jeszcze na drugie pole. Jasne, jasne. Rzepaku. Ja jeszcze tym, co będę robił na początku. Jeszcze z trawą zajmiemy się, później, bo jest jeszcze na nią czas. Tak, z trawą jest jeszcze czas. Myślę, że właśnie
tej sprawie ten pierwszy filmik z jakichś dni będzie można nagrać, bo to będzie bardzo wcześnie. Bardzo wcześnie. I powiedz mi, taka trawa, ile plonujemy więcej z naszych średnio? W drugim roku można uzyskać nawet tam 1,5 tony do 1,7 tony. Czy masz kontraktacyjną umowę jakąś z centralą, tak? Tak, z centralą. Aha, i jak to, i powiedz mi, jak to można, znaczy ile to kosztuje, ile masz płacone za kilogram, za... Wiesz co, umowa tego tak sztywno nie określa, to wszystko zależy od siły kierkowania. Siły kierkowania, czystości to też, ale to jest w okolicach przedział między 5 a 6 zł za kilogram. Aha. Coś takiego. Nie, no to... Także to jest uprawa dość opłacalna, nie mogę powiedzieć. Najgorsza robota przy trawie, to wiesz co jest? Czyszczenie. A, wszystkie jest, w ogóle zioła ten to wymagają, ale tak. Sarny je tu lubią. Tą trawę musi być smaczna, tak ostrzewa, bo wszędzie pełne defekacji. No, pełne. Przychodzą bez zielona i se skupią po prostu, nie? I zresztą też i rzepak. Tak. Sarny bardzo lubią rzepak. A tym bardziej jest fajny zielony, to go jedzą, nie? Na tym polu to są mam powiedzieć tam w roku. Dzień zbioru. Na pokosach, wszystko fajnie, mam nawet filmik nagrany. Przyszła taka wielka wichura, nie wiem czy pamiętasz, tam roku taka bez deszczu. Tak, pamiętam. Jeden dzień. I to pole mi całe zwiało. Hektar nie zebrałem, tylko u sąsiada w burakach było, bo tak nie mogę Ludzie na KFC się obganiali od trawy. No obejdziemy case'a dookoła, przy okazji zobaczymy, bo jest inny wydech jak przy moim, bo tu masz właśnie z tym... Tak. Z... No bo on jest chyba rok, może się A mój jest 11. A mój jest 11. A no właśnie. Nie reklamujemy firmy. Nie reklamujemy. Nie. No. Czyli w zasadzie podobno jest to samo. Też ci spinki gdzieś tam okrzaki się potegowały. Tutaj pewnie to samo. No, szybki spływ mam troszkę inaczej. No, podobny. Tak to samo, zupełnie to samo. To samo. Zupełnie to samo, to masz jakieś inaczej rozwiązane to. Aha, bo masz wstawkę do tego przedniego podnośnika. No, zgadza się. Okej, dobra, lecimy na to kolejne pole. A powiedz mi, ile on zużywa takiego AdBlue? Na, powiedzmy na dzień pracy, o tak średnio worce gdzieś tak, w ten sposób. Nie powiem, powiem ci, trzy baki pełne, to jeden bak AdBlue. Bak AdBlue tam chyba 25 litrów, a bak, jeżeli chodzi o olej napędowy, niby katalogowo 250, ja więcej niż 200 nie wlałem. Czyli na 600 litrów 25 litrów gdzieś AdBlue. To nie jest dużo. To nie jest dużo. Ja ci zwróciłem uwagę charakterystycznie chyba tu przy dojćwarze było, że zimą przy dużym mrozie ma się na AdBlue jak zapalił, to taki na początku biały dymeczek charakterystyczny. Tutaj jest to samo. Niektórym się wydaje, że ciągnik się zepsuł, że kopci, tak? No właśnie. A on po prostu para wodna. I to tak chwilę, póki się nie rozgrzeje i potem już jest wszystko ok. A co cię nakłoniło, żeby założyć właśnie na tu za prościej? Czy miałeś tu możliwość, aż zamiast tura? Wiesz co? Wytłumaczenie jest bardzo proste. Koszty. Ja żadnej produkcji roślinnej, zwierzęcej nie mam. Tura, jako tura tak bardzo nie potrzebowałem. Potrzebowałem tylko czegoś, czy będę mógł zdjąć i włożyć potem do rozsiewacza Big Bagi. Dokładnie. I to coś takiego można kupić naprawdę tanio. No i dlatego. Miałem wcześniej, pierwszy miałem taki od polskiego raka. Ale to długo niestety nie wytrzymało i teraz chyba dwa sezony temu kupiłem sobie już taki porządniejszy od Toyoty. To podnosi ponad 5 metrów, w dźwigu ma ponad 2 tony, także można dźwigać wszystko. No dobra, już teraz nie mamy takiej fajnej drogi, mamy trochę gorszą drogę. No teraz właśnie trochę gorsze, no i niestety dłuższą część będzie gorsza. Już w tym roku spotkałem zawodnika, który orał. Tak? Tak. Ja wczoraj widziałem już filmik na którymś z kanałów siewu jęczmienia browarnego. O! Na Dolnym Śląsku, co prawda. Tam pewnie jeszcze... Kiedyś jadąc do Głogówka po Jałówki pozdrawiamy. Pozdrawiamy Olę i Zdziśka. Masz, nie? Z Głogówka. Mhm. Jadąc do Głogówka, też pod koniec lutego widziałem to już jakiś człowiek wziął owiec koło 20 któregoś lutego, nie? Tam jednak troszkę cieplej jest w Opolsku. Troszkę cieplej, ale to może tak wyjdzie, się uda i to bardzo dobrze. Jak mówi stare przysłowie, kto sieje w błoto, ten zbiera złoto. Złoto, dokładnie. Ale ja nigdy nie wiedziałem, czy złoto było tak mało, czy złoto było tak dużo. Raczej dużo, bo kiedyś miałem tak przypadek, zasiałem dawno temu, zasiałem owiec i ja wstaję rano, a tu śniegu pełno na tym owsie, nie? Aha. No to naprawdę kapitalnie sypał ten owiec, nie wiem, wcześniej zasiany. Jednak
To znaczy, słuchajcie, byłem teraz na szkoleniu, akurat prowadziła częściowo firma Syngenta, która na podstawie swoich doświadczeń pokazywała, jeśli chodzi o chwasty, że późniejsze siewy ograniczają schody chwastów i to o znaczną ilość, nie? Mhm. Czyli na przykład ktoś chciał na podwiewka we wrześniu, a powiedzmy za dwa tygodnie, a nawet trzy w październiku, załóżmy, nie wiem, na metr kwadratowy liczą, to nawet było 60% ponad mniej chwastów, mniej chwastów. Nie? Tak. Czyli ten wczesny siew jest fajny z jednej strony, ale z drugiej najlepiej utrafi gdzieś po środku, tak? Ktoś to ma dużo, no ciężko jest, wiadomo. No ciężko, też przedłużać nie ma co, bo może się trafić taki sezon jak dwa lata temu, kiedy to okienko zasiewu było bardzo krótkie, a potem było znowu za mokro. Nie można było wjechać, się człowiek topił. Tutaj jedziemy, to jest moje nowe pole. W tamtym roku właśnie wzięte w dzierżawę, tutaj mam częściowo trzecią klasę. Niestety tutaj najlepiej z pH nie było. Jak badałem takim zwykłym płynem Helliga od razu po wzięciu tego, to tam wychodziło od 5 w najgorszych miejscach, najlepszych koło 6. Plus tego pola jest taki, że częściowo jest trzecia klasa. W końcu trochę w tej klasy będę miał. Przed żniwami, po żniwach od razu poszło tutaj wapno węglanowe z Morawicy w ilości 3 ton. Potem gruber, nawozy NPK. W nocy orka, w tym roku się poświęciłem i było tak, że w nocy orałem i od rana siałem. Najpierw u siebie, potem u ludzi i potem znowu w nocy orałem, rano siałem. No właśnie, tak bo też słuchajcie, Patryk świadczy usługi, czyli to jest jak na ten moment siew zbóż. Będzie się w kukurydzy, prawdopodobnie blisko, niedługo już. Niedługo może. Siew rzepaku, no oczywiście zbiórką Majnem, który postaram się na koniec to rodzynka pokazać. I pewnie będzie też zbiór kukurydzy. Też. Kombajn duży, wydajny, także będzie można też, kto był zainteresowany oczywiście, na większe areały. Jak najbardziej. Czy bliżej, czy dalej, no gdzieś tam tak, kwestia, wiadomo, że do 10 hektarów nie będzie 100 km, ale do 60 już pewnie by można jechać. No teraz na przykład już teraz mam zamówienie, sprzedając nasiona kukurydzy tam za Włocławkiem, tam za Tamą, czyli ode mnie jakieś 40 km. Też tam mam 40 hektarów, no i na 40 koszenia, hektarów kukurydzy. Już pojadę, tak. Mimo takiej większej odległości. Tamy nie zarwiesz, mam nadzieję, prąd no będzie płynął. Mam nadzieję, właśnie muszę zobaczyć, jakie są znaki przed tą tamą. No tam nie wiem, czy tonaż jakiś jest, pewnie, chyba nie. Pewnie jest. Nie wiem, nie pamiętam, bo jadąc samochodem i nie przyjeżdżałem uwagi do takich rzeczy. Ja też, ale chyba coś jest. To, co się dowiedziałem, jeżeli chodzi o mój kombajn, muszę posiadać zezwolenie ze starostki, nie, z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w kategorii 6. Bo nie mieszczę się w tej kategorii bodajże drugiej do 3,5 metra, bo mój kombajn ma 3,98 w kołach. Szerokości. I też 2 cm się mieści, bo wtedy bym musiał mieć zezwolenie na daną trasę. To wtedy to już by była, nie wiem, tragedia, jakby było trzeba to całkowicie. Czyli słuchajcie, ja też tego nie wiedziałem. Czyli kupując kombajn trzeba pewne rzeczy przemyśleć. Tu już ja nie dopiero... chodzi o header, o wózek, tak. Czy go zaczepisz, tylko chodzi jeszcze o szerokość samej maszyny. Ja dowiedziałem się dopiero teraz, sezon kukurydziany przejeździłem bez żadnego zezwolenia, ale dopiero bym to odczuł, jakby coś się stało. Jakiś wypadek, mimo ubezpieczenia OC, AC, to wtedy by ubezpieczyciel mógł się powołać, że nie było zezwolenia. A oni tylko na to czekają, żeby wykorzystać, mają od tego ludzi. Może stań tam sobie wydobywać, wybrzmieli zejść, nie? Nie przestań się stoi tam, nie? Tutaj też ma ładny kawałek, bo 4 hektary. O, gdzie jeszcze wiatraczek se stoi. Dalej. Niestety nie twój. No niestety nie. Chociaż teraz w tych czasach słyszałem, że opłacalność, no może staniesz, wystarczy. Ale jak ktoś podpisał dobrą umowę, to... Wcześniej? Może im bawa. I my jesteśmy na polu. I tutaj mamy właśnie już tą drugą odmianę. Tutaj mamy odmianę. Tamta zdecydowanie większa. Tak, ta już ma całkowicie inny pokrój. Kratane czy regulowane były w tym samym czasie. Także to nie chodzi o to, że było coś inaczej zrobione. Tylko i wyłącznie odmiana. Ta odmiana też miała taki wolniejszy wzrost na jesieni. To było od początku widać. Aczkolwiek myślenie też fajne. Fajnie rozwinięte. Przed zimą od 8 nawet do tam 12, 16, 20 liści. Także to były też potężne rośliny. Są potężne rośliny. To co widać niestety to cały czas niedobory azotu. Z tymi niedobory
parami azotu walczyłem na jesieni, bodajże odżywiałem. Robiliśmy takie kompleksowe odżywianie, tylko że zawsze dorzucaliśmy też mocznik, dodatkowo rozpuszczaliśmy. Chyba razem tego mocznika dolistnie 70 kg, bo to 6 bodajże razy jeździłem rzepaku, żeby go odżywić, żeby niedoborów nie było. I się opłacało, bo po tej suszy mój rzepak fajnie ruszył, potem nabrał znowu tego zielonego koloru turgoru. Natomiast te rzepaki, które ktoś odpuścił, niestety już zostały takie same. No i to, co mi się udało, no to udało mi się zwalczyć mszyca. Zabieg na początku zrobiłem i to był błąd, bo sam chciałem płytaności zrobić. Często komuś radzę, żeby zrobił dobrze, a sam płytaności sam się naciąłem na to. Zrobiłem zwykłą gazówką, chloroperifosem plus jakiś zwykły perytroid, coś najtańszego. Ale to na mszyce nie zadziałało. Po pierwsze, dawka taka jak jest w rzepaku 0,6 na mszyce działa bardzo słabo. Po drugie, temperatury, które były, bo to były temperatury w okolicach nawet 30 stopni i to działanie gazowe znikało po jednym dniu i nie było tak naprawdę efektu. I jeszcze sobie robiliśmy, stosując chloroperifos, na to wszędzie w okolicy, w każdym sklepie to polecali, bo to wychodziło najtaniej. To, co sobie robiliśmy, to zabijaliśmy naturalne agrofagi dla mszycy, czyli chociażby złotoka czy biedronkę. To zabijaliśmy, a mszyca i tak została, także sobie jeszcze pogorszaliśmy sytuację. A dobry zabieg, czy to acetamipryt, czy diachlopryt, nawet w tym roku Proteus, mimo tego, że on jest w formulacji OD, czyli w tej formulacji olejowej, doradcy z Bayera też doradzali, żeby dodać jeszcze dodatkową dawkę adiuwantu olejowego, żeby wspomóc działanie, bo sam ten adiuwant, który był w Proteusie, nie wystarczał. Ja u siebie zastosowałem na początku ten chloroperifos z cypermetryną, a drugim razem acetamipryt w takiej pełnej dawce, 0,2. Do tego adiuwant, już nie pamiętam jaki to był, z jakiej firmy, i od tamtej pory miałem spokój. Mszyca spadła w ciągu tam 3-4 dni, miałem spokój, już nic nie musiałem robić. I kilka osób, z którymi tam rozmawiałem, jakoś mi się udało doradzić, to zrobiło, też mają naprawdę fajne, ładne rzepaki. Jeżeli chodzi o jesień i rzepak, też robiłem w tym roku pierwszy raz w sumie też dwa razy regulację łanu. Pierwsza regulacja była w okolicach czwartego liścia. Właśnie ta plantacja i tamta trafiły bardzo dobrze, bo to było tuż przed kukurydzą, jeszcze miałem troszkę więcej czasu. I tutaj na samym początku poszło zwykłe TCC z tebukonazolem, czyli takie połączenie z jednej strony tebukonazol, który miał nam ochronić przed tymi chorobami liści, głównie fomą, czyli suchą zgnilizną kapustnych, i TCC, żeby go właśnie dość mocno przytrzymać. Niestety po jakichś dwóch tygodniach popadał deszczyk, było się ciepło, rzepak zaczął znowu do góry sadzić i zrobiliśmy w drugim zabiegu samo TCC, bodajże 0,8 litra na hektar, i przytrzymało go to dość ładnie, szczególnie tą odmianę. Się łapało, są stożki wyrostu przy samej ziemi, także nawet przy bardziej srogiej zimie powinien lepiej nam przezimować taki rzepak, nie? No widziałem właśnie w tym roku przed zimą rzepaki, to naprawdę były ogromne, no, tak jak normalnie... A nie mamy gdzieś po bliskości tego rzepaku, żeby jakiś pokazać ten, który stosowany był innymi środkami? Czy gdzieś dalej to jest? Znaczy innymi, później zastosowane spracanie. Spracanie też chodzi o tą mszycę, o co mówiłeś. Gdzieś tu blisko mamy? Będziemy musieli, przejedziemy się obok tego. Wreszcie, aha. Jeszcze przejdziemy. No co, no wszystko mniej więcej tutaj wiemy, wszystko na raz też nie da się powiedzieć, bo nie chcemy, żeby vlog był dłuższy, powiedzmy, niż tam te pół godziny, tak. Bo no, będzie to każdego też nudziło, a informacja być krótka, zwięzła i na temat. Dokładnie. Chociaż dzisiaj ja mało mówię, a zawsze jestem rozgadany, no ale trzeba słuchać, to ktoś mądrze mówi i niekoniecznie robi swoje, bo powiedzeń mówi, ja mówię, o, słucham co kto mówi, a robię swoje, no dobra, no ale to, jak to zawsze mówię, że mądrego to jest miło posłuchać, więc jedziemy dalej. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na drugim polu, trzecim polu, które już nie jest Patryka akurat, nie to, że chcę tym pokazać, że ma dobrze, ale chciał właśnie pokazać efekt żerowania mszyc i tego żerowania mszyc, jak to wygląda? Jakiegoś zaniedbania czy nietrafienia z zabiegiem, bo nawet może nie zaniedbania, a właśnie złego zabiegu. Tak to wygląda. Rzepak siany w tym samym terminie co ja, bo razem siedzieliśmy z kolegą w tym samym terminie, schody były podobne. Duża część roślin, tak jak już widzicie, to wypadła nam na jesieni, a druga część wypada już po zimie. Ten rzepak jest tak słaby, a to co zostało, i tak spojrzeć po przekroju całego pola, to jakaś 1/3
jednej trzeciej pola nie ma. A to, co zostało, jest bardzo, bardzo słabe, uszkodzone niestety. Tak, tak jak wy widzicie, zobaczcie. Widać było tamten rzepak mój i ten tutaj. Jesteśmy w odległości 200 metrów od mojego pola. Także no, 250 metrów gdzieś. Warunki takie same, siew ten sam. Odmiana tyle, pewnie też dobra jakaś? Odmiana nie wiem, jaką tutaj akurat ten chłopak zasiał, ale no niestety nie trafił z zabiegiem, czy nie dodał tego adiuwantu, ktoś mu źle poradził, no i niestety mamy taki efekt. Tak jak widać, słuchajcie, no. Takie place straszne i obsada naprawdę jest mizerna. Ale są takie, że jest większa, a są takie, zobacz, tam dalej, nie chcemy tam tą okolic pokazywać, chcemy pokazać pole, więc będę się starał, słuchajcie, no zobaczcie. Są, gdzie jest trochę lepiej, ale gdzie jest takie, naprawdę, gdzie są... Ale widać, że rzepak dostał dość ostro od tej pszczy. Sama pszczyca jest dużą szkodliwością, ale jeszcze większą szkodliwością jest taki efekt pośredni, bo pszczyca nam przynosi wszelkiego typu choroby, niestety wirusowe, z którymi walczyć nie możemy. Nie możemy, bo nie ma żadnych takich środków, które by nam pomogły. Czyli antybiotyków dla rzepaków nie ma. Jedyne zwalczanie chorób wirusowych to walka z wektorami, czyli z pszczycami. Jak nie zwalczymy pszczyc, to niestety choroby wirusowe będą. Taka żółtaczka rzepy, bo tutaj też częściowo żółtaczka rzepy występuje, może nam zmniejszyć plon od 5%, czyli prawie niezauważalnie, nawet do 80%. Czyli już zauważalnie. Zauważalnie. I myślę, że tutaj będzie bliżej tych 70-80%. Tak, jak nie chcemy budynków pokazywać, bo tam może ktoś sobie nie życzy, ale zobaczcie, tam nie ma w ogóle. Są takie place, że nie ma w ogóle. Takie drzewa były pierwsze od granicy, gdzieś by tam pszczyca przyszła, czy tam był pokląd chyba obok. Zawsze tam pszczyca od takich kół tam przychodzi. No i niestety efekt jest taki jak nie. Ważne, żeby sobie gdzieś tam zapamiętać, wysłuchać to, co można zastosować, to co... Tak, jak nie jesteśmy pewni albo walczymy i widzimy, że to, co robimy, nie przynosi efektów, a stosujemy nawet dobre środki, warto... I wyrzucamy, i tak naprawdę wyrzucamy swoje ciężko zarobione pieniądze w błoto. Tak, warto do kogoś zadzwonić, do jakiegoś doradcy, w dużych koncernach, firmach, gdziekolwiek. Myślę, że ktoś na pewno doradzi i pomoże i powie, co robić w takiej sytuacji. Tak jak powiedziałem, będziemy się starać podać tutaj Patryka numer pod w linku jakimś lub maila gdzieś tam pod filmem. Zawsze może pomóc, doradzić. Tak, jak najbardziej. Jeszcze tutaj możemy chwilę, jak jedziemy, jeszcze kawałek teraz do mnie mamy. Opowiem, co w tym rzepaku na początku będę robił. Dokładnie. Jeżeli chodzi o wiosnę. Powiem, że tak, na początku taki standardik, który robi prawie chyba każdy. I zobaczymy, czy w tym roku się sprawdzi, może będą inne. Już pierwsze firmy uczulają, żeby wystawiać żółte naczynia, bo temperatura jednak podskoczyła, ta średnia dobowa jest powyżej 5 stopni i mogą już pojawiać się pierwsze naloty chowacza brukwiaczka. Co prawda i tak tego jeszcze nie opryskamy, nic nie zrobimy, bo albo nie wiedziemy, albo jeszcze tego robaka jest za mało, ale monitoring już możemy zacząć. Jeżeli chodzi o taki pierwszy zabieg rzepaku, ja u siebie stosuję od lat i w tym roku myślę, że też to się sprawdzi, bo rzepak nie potrzebuje aż tak mocnej regulacji, a bardziej tej ochrony fungicydowej, bo tych liści jest naprawdę dużo i tego miejsca do zainfekowania przez choroby grzybowe, głównie na początku suchą zgniznę, potem czerń krzyżowych, jest bardzo dużo. Ja postawię na rozwiązanie takie podstawowe, czyli tebukonazol w połowie dawki, czyli w okolicach tam 125 gram czystej substancji i do tego dorzucimy jakieś 30 gram metkonazolu. Obie substancje są to triazole i obie substancje, szczególnie tebukonazol, oprócz tego, że nam chroni fungicydowo, też właśnie lekko reguluje rzepak, a metkonazol świetnie działa, jeżeli chodzi o taki fungicyd. Fajnie zabezpiecza. Działa i wyniszczająco, i zabezpieczająco dla naszych roślin. I najczęściej w tym pierwszym zabiegu pokrywa nam się kilka tak naprawdę zabiegów, bo powinniśmy zrobić ten zabieg regulacyjny, jak ten rzepak zaczynamy iść do góry, ten pąk idzie do góry. Najczęściej właśnie robimy ten pierwszy zabieg na chowacze, i chowacza brukwiaczka, i chowacza czterozębnego. Dodatkowo najczęściej chcemy ten rzepak jeszcze odżywić borem i chcemy jeszcze go odżywić różnymi mikro i makroelementami. I ja to mówię, że ten pierwszy zabieg to jest taka zupa. I to taka naprawdę gęsta zupa się robi. To, co ważne, żeby pamiętać, zawsze robić, jeżeli nie jesteśmy pewni, próbę zbiornikową. Ja na przykład u siebie łączę
chloroperifos, typermetrynę i tebukonazol. To jest taka podstawa i z tym nie ma problemu. U mnie tu się miesza fajnie, wszystko ok. Znam przykład, gdzie rolnik zrobił taką samą mieszaninę jak ja, 3000 litrów nowy opryskiwacz, zrobiła się taka zupa, że nie mogli tego wylać. Już inne pH wody, inna zawartość, czy to żelaza, czy jonów wapnia i coś takiego się stało. Tym bardziej, jeżeli chcemy do takiej mieszaniny dodać bor, najczęściej w postaci boroetyloaminy, ona nam bardzo podnosi pH tej cieczy. I wtedy jest dużo większe ryzyko wytrącenia się jakiegoś osadu. I też nawet jeżeli nam się nie wytrąci osad, warto, jeżeli dodajemy bor, tą ciecz zakwasić. Na to sposobów jest dużo. Mamy dedykowane adiuwanty, mamy kwasek cytrynowy, niektórzy robią ocet. Nieważne jak, ważne, żeby zakwasić, najlepiej mieć jakiś w domu pH-metr taki do wody, czy nawet zwykłe paseczki, które nam to pokażą, żeby to pH było w takim przedziale dla fungicydów, insektycydów w okolicach 5,5, 5, maksymalnie 6. Bo wtedy po prostu, żeby nie zmarnować swoich pieniędzy. Tak, wtedy najefektywniej działają. I patrz, i case nadjeżdża sprzeciwka. Same case'y. To taka ciekawostka, u mnie na wsi, na jednej wiosce mamy nowych case'ów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć case'ów. No to też jest sporo w okolicy. Case'ów jest naprawdę dużo. To tak widzę rejonami też, że nie, tutaj gdzie indziej jest case, gdzie indziej jest New Holland, gdzie indziej jest Zetor, a gdzieś tam na Podlasiu częściowo, nikogo nie chcę urazić, gdzieś tam dużo ursusów też jest na przykład. No różnie, to tam u nas jakoś się przekonali tych case'ów, sprawdzają się. Ja wcześniej miałem New Hollanda, taką wersję, no coś takiego, jak ty masz JX-a. To jest fajny ciągnik do prac pomocniczych, ale ja go miałem jako głównego, no to niestety, no nie. Nie, to jest ciągnik lekki, zupełnie do... 95 koni miałem tego TD50, 54 lata, jak go sprzedaliśmy, kupiliśmy Krejsa i jestem bardzo zadowolony. A wracając do rzepaku, to właśnie ja zalecam, żeby po pierwsze zrobić tą próbę mieszalności, żeby sobie czegoś nie odwalić, bo to są duże koszty. A po drugie, jeżeli chcemy dodać ten bor już razem, chyba że stosujemy bor w jakimś nawozie, gdzie mamy to skompleksowane i to pH jest już niskie, to zakwasić tą ciecz, żeby te środki, nie tanie środki, bo czy fungicydy, czy insektycydy, to jednak te parę złotych na hektar jest, żeby były w 100% wykorzystane. I to jest ważne. I też trzymamy się, to taki kolejny aspekt, trzymamy się temperatur. Czyli jeżeli chodzi o chloroperifos, to powinno być nawet około 15 stopni. Jeżeli chodzi o wszelkiego typu triazole, przynajmniej 10 stopni, podawane jest nawet 12. Także też żeby nie zmarnować swoich pieniędzy po prostu. Tak, a to jakieś pieniądze są, a taki jeden zabieg, jak wszystko to połączymy, o czym mówiłem, to jest kilka substancji, kilka środków plus jakieś odżywianie. W taki zabieg już mamy dobrze powyżej stówkę. No. Dokładnie, czyli tak, lepiej nawet, jeżeli trudno nawet zapamiętać to, co Patryk powiedział, lepiej zadzwonić i zapytać się, doradzić, czy niekoniecznie jego, nawet kogoś innego naprawdę, kto ma szeroką gdzieś tam wiedzę na ten temat, żeby dobrze wykorzystać swoje pieniążki, słuchajcie. Dokładnie, no, rozwiązań jest prawda. Wiele, dla każdego takie rozwiązanie można inne zastosować. Ja też się staram, jeżeli gdzieś tam doradzam, czy coś sprzedaję, najczęściej pojechać na pole i ocenić sytuację bezpośrednio na polu. Nie lubię przez telefon, bo to jest takie oklepywanie, a tak naprawdę nie wiemy, co tam jest. Ktoś mówi, że jest dobrze, a się okazuje... Że jest dobrze. Ja jeszcze nie znałem klienta, który by powiedział, że u niego na polu jest źle. Albo że coś jest jakaś choroba, albo że jest jakiś robak. A jak się jedzie na pole, dopiero coś się zauważa. I się okazuje, że coś jednak trzeba zrobić, albo trochę inaczej zadziałać. Także wychodzę z tego założenia, że najlepiej bezpośrednio pojechać, zobaczyć i wtedy coś ustalić. I nie ma roku i nie ma pola, nie ma dwóch takich samych pól i może się okazać, że to pole, a pole obok innej odmiany, już powinniśmy jakąś inną strategię, jest większe nasilenie czy chorób grzybowych, czy właśnie różnych agrofagów i tą strategię już musimy ułożyć inaczej. Miejmy nadzieję, że uda nam się ten film bardzo szybko wrzucić, będziemy się słuchajcie starać, naprawdę mocno starać. Planujemy też wyjazd na ten moment, planujemy wyjazd na targi Kielce. Także jeśli ktoś się z nami chciał spotkać, naprawdę czy zadzwonić do Patryka, będzie numer podany. Możemy się spotkać, porozmawiać i wiesz, też chciałbym was przestrzec przed tym, że ktoś później pisze w komentarzach, bo ja się pana widziałem, czy ja ciebie widziałem, ale wstydziłem się podejść, porozmawiać, coś tam. Chciałem jasno i powiedzieć, ja kurwa nie gryzę. Można ze mną piwo wypić ewentualnie i sobie spokojnie pogadać, bo coś jedzie. Także wbijajcie śmiało i możecie do każdego z nas
podejść, porozmawiać, zapytać się, czy chcecie coś się doradzić, czy po prostu. No wiadomo, że nikt wszystkich zębów nie zjadł, nie jesteśmy najmądrzejsi na świecie, ale jeżeli jakoś nam, w miarę nam się udaje to robić i można pomóc innym, uważam, że jest fajnie i można z tego skorzystać, tak? Tak, jak najbardziej. Co oczywiście daje też możliwość wybicia browarka. Także takie są plany. Słuchajcie, właśnie, że chcemy się wybrać. W Kielcach nie byłem za 2 lata, 3 ostatnie, a bardzo fajne targi. Ja nie byłem nigdy i chciałem właśnie zobaczyć. Ja mówię, są fajne. No, fajne są. Właśnie w tych halach, cieplutko, elegancko, dużo fajnych nowości, dużo można rzeczy obejrzeć i podpatrzeć gdzieś tam. No i przede wszystkim spotkać się gdzieś tam z nimś w piątkę i porozmawiać też, nie? To jest trochę też ważnym, uważam, nie? Dokładnie. No, a teraz sobie lecimy starą jedyneczką. Teraz są... Dokładnie. Troszkę takie uczucie, jak ja swoje jadę, nie? Są rzadko jeżdżę na tym miejscu, to też jest ewenement. Tak. Czy tak buja, nie? Jak na ten obciążenie... Wiesz co, jak jest z przodu właśnie maść, to go bardziej buja. No. Też jak znaczy, się, jak fajnie, się... jak mać, fajnie jak ma z tyłu coś ciężkiego. Tak, to już wtedy jest... Nie, to też ci troszeczkę no, pomaga jakby, bo no, jednak jako balast też, nie? Tak. Troszkę jednak to waży. A też na tym siodełku też mało, kiedy siedzę z boku, ale jest całkowicie inne uczucie, bo tutaj nie ma amortyzacji żadnej i to wszystko się odczuwa, a tutaj na fotelu z boku jednak jest trochę inaczej. Nie, no tam te gramery są fajne, naprawdę, one są wygodne, trzeba powiedzieć, nie? Ja już, znaczy w Jotixie gramer, a ten gramer jest, jest duża różnica, ten na powietrzu jest, no przede wszystkim ma dużo więcej regulacji różnego kalibru. Tak, tych regulacji jest naprawdę dużo. No właśnie, słuchajcie, także żeby to jest za dużo też tego vlogu nie przedłużać, dojeżdżamy sobie na miejsce, zobaczymy sobie szybciutko kombajn. Który też będzie chodził po usługach. Możecie dać znać, czy w ogóle taka forma vlog wam się podoba, czy chcecie w komentarzach, czy nie. Tak, bo wtedy będziemy mogli się pojawiać co jakiś czas na polu, obejrzeć daną odmianę, dane zboże, czy tam cokolwiek innego. Jakie są efekty tego, co stosuje, jak to wygląda, także jeżeli tylko będziecie chętni, to... No na pewno będziemy starali się na podstawie komentarzy podjąć jakieś tutaj no, kroki, czy iść w tym kierunku dalej, jakiś i tak dalej. Dokładnie. Dobra, ja frutary mi nie nabierz. Nie. Pójdziemy sobie do kombajnu i... Pójdziemy, ja otworzę drzwi, żeby było coś widać. Jeszcze ciągnie z siewką, stoi, bociane było. Światełka, dobra, włączyłeś. Włączyliśmy. Wejdziemy do środka. Otworzę drzwi, żeby było bardziej widać. Oto i kombajn. Ciemno jest, teraz będzie nie widać, ale jak otworzy, będzie go widać. W miarę słuchajcie rozsądnych odległości, będzie można też skorzystać z usługi na pewno konkurencyjnej cenie. Miejmy nadzieję, że... kamień sypałeś. No tam jak dać się radę, to otwórz, tu jest hederek jego. Wysmarowany, już miałem dotknąć. Stołem. O, może z boku otworzy, będzie widać. Model 6270L. Słuchajcie, także jakaś tam konkurencyjna cena, zależy jaka odległość i jaka powierzchnia do koszenia. Chyba gdzieś fajnie wydaje, bo już na 6 klawiszach, także kukurydzy robiliśmy samochód tam w 1,5 godziny, nie było większym problemem. Na następny sezon też będzie najprawdopodobniej nowa przystawka. Jeżeli właśnie na Agrotechu się dogadamy z firmą. Dokładnie. Do kukurydzy, także jak najbardziej zapraszam. Dalej będzie trochę ciemno, słuchajcie, pewnie kamera już tego nie pokaże. Żeby go z tej strony objąć, no także tutaj... Nie, no nie siłuj się, bo musisz kamienie później sobie wyrównać na spokojnie. Opryskiwacz się to stoi i tyle, o. Co to za opryskiwacz? To jest Bury Pelikan 2000 z hydrauliką i też z nawigacją, także to też będziemy mogli... No to będę się starał, jeżeli będzie chwila, czy jak Kacper podjechać właśnie tą nawigację, jak to wygląda, nie? W każdym razie koło fajne, szerokie. No, 800 i właśnie powiem ci, że jak się przesiadłem z Bizona i pierwsza jazda, to ciężko było, a szczególnie jak były zwężki jakieś. Dlatego miasta. Właśnie o tym, co mówiliśmy, że szerokość tych tutaj, całej maszyny, na to, że trzeba zwracać uwagę. 3,98 bądź 2 dokładnie, także łapie się w ostatnim momencie. Dokładnie.
Także co, słuchajcie, na dzisiaj będziemy kończyć, będziemy się starali jak najszybciej wrzucić ten filmik. Później na spokojnie będziemy działać dalej. Po pierwsze, w waszych komentarzach, czy chcecie to w takiej formie, czy może coś zmienić, czy może coś innego. Myślę, że udało nam się przekazać jakąś część mądrych informacji, z których będziecie mogli oczywiście skorzystać, zarówno zadzwonić do Patryka, dopytać, jak i posłuchać uważnie sobie i też na pewno coś z tego wyciągnięcie. Także do zobaczenia w następnym vlogu, który myślę, że jeżeli ten szybko wyjdzie, to uda nam się w miarę szybko nakręcić. W końcu 1 marca już nie tak długo, także dokładnie. Trzymajcie się. Cześć. Na razie, cześć.